Ewa Drzyzga nie mogła pozostać bierna w obliczu panującej pandemii. Zabrała głos w tej sprawie. Jej słowa mogą nie być pocieszające. Co powiedziała dziennikarka podczas Dzień Dobry TVN? Ewa Drzyzga jako osoba prowadząca program o tematyce prozdrowotnej musiała wypowiedzieć się o zagadnieniu, jakim jest koronawirus. Niestety dla wielu z nas przekazane przez nią informacje mogą wydać się niepokojące. Koronawirus sprawił, że Ewa Drzyzga musiała to powiedzieć. Bez wątpienia Ewa Drzyzga to osoba, która przybliża Polakom informacje o tym, jak dbać o swoje zdrowie. W jej programie 36,6 wielokrotnie mogliśmy zobaczyć ekspertów z wielu dziedzin medycyny. Nie da się ukryć, że aktualna sytuacja, którą wywołał koronawirus, również musiała być w nim skomentowana. Dziennikarka przekazała pewnie informacje, które przez wielu z nas mogły zostać zignorowane. Ewa Drzyzga zapowiedziała, że najnowszy odcinek programu 36,6 będzie transmitowany na żywo. Ma to na celu dostarczenie wszystkim jak najbardziej aktualnego stanu wiedzy. Tym razem zostanie również poruszony aspekt panującej pandemii, na który mało kto zwrócił uwagę. Dziennikarka nie mogła go pominąć. Niektórych może przyprawić to o zmartwienie. Jakie aspekty pandemii zostaną poruszone przez dziennikarkę? Ewa Drzyzga, zapowiadając nadchodzący odcinek programu, przyznała, że cały problem, który wywołał koronawirus, zostanie przeanalizowany kompleksowo. Oczywiście pojawią się w nim eksperci z dziedzin pulmonologii i chorób zakaźnych. Dziennikarka uwzględniła jeszcze jeden aspekt, o którym wiele osób zapomniało. Program będzie mówił nie tylko o medycynie, ale też o innych rzeczach, które są około medycyny, a nas nurtują, bo jesteśmy całością. To nie tylko nasze płuca i gardło atakuje wirus, ale to też nasza dusza, nasza psychika, która nie wie, jak się zachować w tej sytuacji. To jest coś, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia, ani nasi dziadkowie, ani nasze dzieci, powiedziała Ewa Drzyzga w programie Dzień Dobry TVN. Dzisiaj grzeje, 1. Odkryto, co łączy niemal wszystkie zmarłe ofiary koronawirusa we Włoszech. Wyniki są niepokojące. 2. Zarażona kobieta nagrała relację ze szpitalnego łóżka. Tak jakby mieć szkło w płucach, a każdy oddech to bitwa film. Ta informacja może być niepokojąca. Większość osób zdawała sobie sprawę, że choroba zagraża naszemu zdrowiu fizycznemu. Jednak wielu z nas zapomniało o psychice i o tym, jak pandemia na nią wpływa. Dobrze, że Ewa Drzyzga wzięła to pod uwagę i w jej najbliższym programie pojawi się również psycholog. Najlepsze newsy dnia, źródło, Dzień Dobry TVN. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.